The one the goalkeeper Stevens across the pitch for Matt Tunster, surely Tuckloads to the dead ball line. Naismith still going there, all cut back for Connor Chaplin, but a goal for Pompey. Dear Robinson to the dead ball line across oh. the near post, then onto his right foot, and Connor Chaplin slides it underneath the right hand of Nathan Ashmore, and Pompey are in. Cześć, ja jestem Alessandro i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dziesiątym odcinku mojej serii FC Porto w Football Managerze 2016. Dzisiaj moi drodzy przed nami ostatnie trzy kolejki SkyBet League 2 44, 45 oraz 46 kolejka rozgrywek w dzisiejszym odcinku. Także podsumujemy sobie to wszystko co stało się właśnie w tym sezonie. Tak więc rozpoczynamy oczywiście od spotkań, które zagrałem pomiędzy odcinkami. W ostatnim naszym spotkaniu w Zjedzmy się na trzech meczach z remisowanym z Newport County 0 do 0, wygranym 2 do 1 nad Mansfield oraz Triumfie 4 do 1 nad drużyną AFC Wimbledon. Poza odcinkiem rozegrałem sobie 5 spotkań, wygrałem aż 4 z nich. No i na początek Mers Carlisle wygrana 3 do 0 po trafieniu Danego Hollandsa i dwóch golach Paula Taylora, następnie 1 do 0. Skromnie ograliśmy zespół North County po trafieniu samobójczym bramkarza gości Roya Kerola, no i później 2 do 0 z Danam and Renbridge po trafieniu do, po trafieniach Dawida Fopali oraz Jeda Wallace'a. Później dosyć niespodziewana porażka Plymouth, Argyle 1 do 2. Tutaj gola strzelił nasz młody wychowanek Adam May, no i również następnie zwycięstwo z broniącym się przed spadkiem York City 2 do 1. Tutaj trafienia Davida Fopali i Jedda Jeda W dzisiejszym odcinku... W nas trzy mecze właśnie z Wycombe, Hardpool i Northampton Town. Moi drodzy, jak widzicie po naszej sytuacji w tabeli, już to pierwsze spotkanie właśnie, gdzie zagramy z Wycombe może da dać nam upragniony awans do SkyBet Lake One. W tym momencie mamy na koncie 89 punktów, tracimy 7 oczek do prowadzącego Oxford United. W pewnym momencie traciliśmy do zespołu lidera. Skybet League tu już 4 punkty, no ale niestety ta porażka z playmów sprawiła, że tutaj uciekli nam rywale na kolejne 3 oczka. W tym momencie mamy właśnie 7 punktów straty. No ale tyleż samo przewagi mamy nad Jovil Town oraz zespołami, zespołami właśnie Joviltown Town oraz Steven H. No i oczywiście jak łatwo wyliczyć kolejne zwycięstwo właśnie w meczu z Wycomb, który zostanie rozegrany za chwilę właśnie może nam dać już to upragnione drugie miejsce i bezpośredni awans do właśnie Skybet League 1. Na razie jeszcze oczywiście pozostały nam trzy kolejki do rozegrania, no wciąż mamy jeszcze matematyczne szanse na wygranie ligi, no ale musimy oczywiście liczyć na to, że Oxford United przegra wszystkie trzy ostatnie mecze, no a my natomiast te wszystkie trzy ostatnie spotkania wygramy, no i wówczas jeszcze oczywiście mielibyśmy szansę na właśnie wygranie ligi, no ale oczywiście tutaj, jak wiadomo, naszym celem może nie było tyle wygranie ligi, co właśnie bezpośredni awans, bez udziału w barażach, no i tutaj oczywiście myślę, że z nawiązką to się udało, zerknijmy może w ogóle na zapowiedź sezonu, tutaj zdaniem Bukmacherów mieliśmy zająć w lidze. Trzecie miejsce za plecami Luton Town Oraz Notts County, zerknijmy może w tym momencie Gdzie jest Luton, Luton Town Na 20 miejscu w tabeli, tak więc Proszę bardzo, spójrzcie jak tutaj bardzo Bukmacherzy pomylili się No już troszkę mniej pomylili się tutaj co do Notts County, który w tym momencie ma na koncie 59 punktów, no i wciąż ten zespół Ma jeszcze szansę na No oczywiście już nie bezpośredni awans Ponieważ strata jest już bardzo duża No ale jeszcze do baraży myślę, że zespół Najstarszy obecnie profesjonalny Klub na świecie może jeszcze awansować. Na razie w strefie spadkowej są Newport oraz Morecamp, natomiast wciąż oczywiście niepewne utrzymania są Mansfield, Northampton, również Luton właśnie wspomniany oraz York City. Zatem przejdźmy może sobie do tego pierwszego spotkania przeciwko drużynie Wycombe, gramy oczywiście na własnym stadionie. No i tutaj tak jak już mówiłem to spotkanie może sprawić, że będziemy już pewni oczywiście awansu do Skybed League One, tak więc zerknijmy sobie może tutaj na sytuację kadrową naszej drużyny. No niestety mamy trzech kontuzjowanych zawodników, ten młodziutki wychowanek Adam May, który Ostatnio zdobył nawet Gola, jest kontuzjowany, no ale na szczęście ta jego kontuzja nie jest zbyt groźna, tylko 3 do 6 dni. No myślę, że z tego młodziutkiego 18 latka będziemy mieli jeszcze bardzo dużą pociechę w kolejnych sezonach Zerknijmy, on ma dopiero 18 lat, naprawdę fantastyczny tutaj potencjał. No i na razie jego atrybuty co prawda troszeczkę spadają, no ale to jest chyba wszystko wina tej kontuzji. Myślę, że jeżeli powróci już do pełni sprawności, Adam May będzie tutaj powoli stawał się jednym z czołowych zawodników FC Polsmów. Zatem również niestety Kontuzja Jeda Wallisa, nasz prawo również wyleciał ze składu no i on niestety nie już do końca sezonu. 7 do 8 tygodni naciągnięcie więc kolanowych no i już niestety gracza. Wypożyczonego z Wolverhampton w tym sezonie nie zobaczymy. Również niestety Gary Roberts doznał kolejnego urazu. No niestety nasz najlepszy zawodnik w kadrze. No niestety dosyć często łapie urazy. No ale ten jeszcze 2 do 3 tygodni również eliminuje go z gry. Będziemy musieli sobie radzić bez Garego Robertsa. Wciąż kotwórzowani niestety są Kyle Bennett, czyli kolejny z naszych podstawowych zawodników, który no widzicie tutaj ma troszkę słaby potencjał i słabe umiejętności. Tylko i wyłącznie dwie gwiazdki, no ale w tym sezonie całkiem nieźle spisywał się właśnie Kyle Bennett, no i wciąż niestety kontuzjowany jest Joe Cole, piłkarz, którego wypożyczyłem sobie właśnie z Aston Villa, niezwykle doświadczony, wielokrotny reprezentant Anglii, również jego już w tym sezonie prawdopodobnie nie zobaczymy. Sporo mówiliście o tym, że ilość kontuzji zależy m.in. od... Tego, jaki tutaj posiadam właśnie, jakich posiadam fizjoterapeutów, jaki posi po posiadam właśnie ten sztab medyczny. Zerknijmy, może w takim razie jak tutaj wygląda mój sztab medyczny w ogólne. Zespół medyczny, proszę bardzo, mamy tutaj dwóch fizjoterapeutów w tym momencie. Zerknijmy w ogóle, jak oni wyglądają. Paul New, on ma tutaj zdolności medyczne 15, za tym całkiem nieźle. Tutaj bardzo podoba mi się właśnie ta opcja, że kiedy zaznaczamy rolę w klubie, oczywiście od razu zaznaczają nam się kluczowe atrybuty dla danej profesji. To jest naprawdę bardzo fajne rozwiązanie. Już nie musimy, tak jak w poprzednich edycjach fm gdzieś tam szukać sobie po po internecie, po stronach różnych jakie tutaj kluczowe atrybuty są dla, dla, dla danej profesji, dla danego tutaj trenera, dla danego członka sztabu szkoleniowego. Teraz mamy to już wszystko ładnie wyrysowane jak na dłoni. No i naprawdę muszę powiedzieć szczerze, że to mi się bardzo podoba. Zatem Paul New, no i drugim naszym fizjoterapeutą jest John Hayes. On ma tutaj zdolności medyczne 14. No może w przyszłym sezonie zatrudnimy sobie lepszych fizjoterapeutów, zwłaszcza, że temu kończy się kontrakt 30 czerwca 2016 roku. Zatem wraz z końcem rozgrywek, również tutaj Paul New, on również ma kontrakt do 2016 roku, zatem może poszukamy sobie jakichś lepszych fizjoterapeutów, no i kto wie, być może wówczas tych kontuzji w klubie będzie mniej. Zatem ustalmy sobie teraz skład na spotkanie z zespołem YCOMP. Jeszcze raz przypominam, że jest to mecz, który może nam, dać nam upragniony awans do Skyber League One. Zatem tutaj jeszcze kilka słów może wspomnę o właśnie stałych fragmentach gry, ponieważ no podobnie jak w mojej karierze termaliką tutaj również właśnie sobie przeniosłem z Termaliki właśnie te wszystkie rozwiązania stałych fragmentów gry zerknijmy i w obronie i w ataku, zarówno jeżeli chodzi o rzuty rożne, jak i o rzuty wolne, również o auty, tak więc No bardzo fajnie, że sobie tutaj oczywiście te wszystkie schematy możemy zapisywać, no i przenosić ich, przenosić je za pośrednictwem właśnie tutaj takich prostych zapisów i wczytań właśnie do innych klubów, które prowadzimy nie musimy tego wszystkiego ustawiać od nowa, a jest to w taki właśnie fajny, praktyczny sposób rozwiązane, zatem teraz oczywiście skład na spotkanie z łajką w bramce, oczywiście Brian Murphy on cały sezon tutaj występuje w naszym zespole, miewał lepsze i gorsze momenty no ale bez wątpienia tutaj jest to nasz bramkarz numer jeden, na prawej obronie na zmianę grają Sean Long oraz Neil Edley. zwłaszcza, że Tutaj naprawdę tych natłok, tych spotkań jest bardzo duży, tak więc tutaj Irlandczyk grał w ostatnim meczu, zatem teraz czas na gracza wypożyczonego z Birmingham City. W obronie ostatnio grali Adam Webster i Shane Griffin, zatem tym razem Matthew Clark w miejsce Shana Griffina. Na lewej obronie pozostanie Enda Stevens, on no, nie najlepszą ma kondycję, natomiast tutaj Shane Griffin, który jest piłkarzem wypożyczonym, to blokowałby nam miejsce właśnie, ponieważ możemy mieć tylko pięciu wypożyczonych piłkarzy w zespole, jeżeli chodzi o Meczową 18. Zatem Adam Webster on pozostanie, również Enda Stevens także. Natomiast, jeżeli chodzi o, o drugą linię, no to spójrzmy: Conor Grant, który w końcu dochodzi do pełni sprawności, w końcu tutaj odzyskuje sprawność po tej naprawdę długiej, długiej kontuzji. Bardzo długo tego piłkarza brakowało w zespole. Zerknijmy on ostatnio, złamał sobie duży palet w nogi i aż dwa miesiące musiał pauzować. Tak więc bardzo duża strata dla nas. No i myślę, że może jeszcze nie od pierwszej minuty, aczkolwiek damy tutaj szansę może w drugiej połowie temu piłkarzowi, w pierwszym składzie myślę, że zobaczymy Otmana Bakala w miejsce... Em... Demego Hollanda, natomiast Adama Meya, czyli tego młodego 18-latka, zastąpi w dzisiejszym spotkaniu Michael Doyle. Adam Mej oczywiście również doznał kontuzji, co prawda nie no ale jednak tak więc tutaj jego miejsce na ławce zajmie Sebastian Fure, No i tutaj również nasi skrzydłowi niestety doznali kontuzji, tak więc Ben Davis, miejsce Jed'a Wallisa, natomiast na, na lewą flankę powędruje tutaj Paul Taylor. No i w tym momencie serknijmy. Ilu mamy rezerwowych piłkarzy? Dwóch wypożyczonych, czterech w kadrze. Zatem, no oczywiście, że da Wolesa sobie wyrzucimy. No i w jego miejsce Matt Taps tutaj na ławkę rezerwowych. Tak więc, jako ofensywny środkowy, Conor Chaplin, również jeden z bardziej utalentowanych piłkarzy w mojej drużynie. No, oczywiście, również jeden z bohaterów tego intra, które pojawia się pomiędzy moimi odcinkami. Właśnie tam dużo bramek Conora Chaplin'a macie okazję zobaczyć. No i tutaj on jako ofensywny środkowy, tutaj również Paul Taylor. Na lewej flance, no i w ataku David Palapiłka, który ostatnio zaczął strzelać się regularnie bramki. No oczywiście tutaj pod względem strzelonych goli dużo lepszą formę prezentuje David Hemen. no natomiast tutaj gracz wypożyczony z Evertonu dzisiejsze spotkanie rozpocznie na ławce rezerwowych, tak więc takim składem sobie tutaj wyjdziemy na to spotkanie. Jeszcze zastanawiam się, czy ewentualnie Sebastiana Fure nie wstawić w miejsce Webstera. Sebastian Fure również ostatnio sporo pauzował, ponieważ no niestety... Niestety, ale ten piłkarz również doznał kontuzji, zatem no może nie będziemy już sobie tutaj nic zmieniać. Z takim składem rozpoczynamy to spotkanie, zgłaszamy zespół, no i Liczymy oczywiście gorąco na te trzy punkty i zapewnienie sobie bezpośredniego awansu do SkyBet League One Zatem zerknijmy, jesteśmy zdecydowanym faworytem tego spotkania No i żeby nie przedłużać No to szybko zaczynamy to spotkanie Ponieważ dzisiaj oprócz trzech meczów No oczywiście czeka nas również podsumowanie Całego sezonu, tak więc przygotujcie się na to Że dzisiejszy odcinek może być troszeczkę dłuższy Aczkolwiek myślę, że będzie on bardzo ciekawy Zatem rozpoczynamy to pierwsze starcie Fraton Park No i mecz przeciwko drużynie Przeciwko drużynie właśnie Wajkomp, y no i oczywiście tutaj jesteśmy faworytem, no i zwycięstwo w dzisiejszym meczu zapewnia nam awans. Bezpośredni do Sky Bet League One. Jak widzieliście tutaj po waszej prawej stronie już Oxford United rozpoczęło z wysokiego C1 do 0 prowadzi zespół lidera w swoim spotkaniu, natomiast z tym my tutaj oglądamy pierwszą akcję, którą przeprowadza zespół naszych rywali. Jest podanie na lewą flankę do Jacobsu, a tym dośrodkowuje w pole karne. No i co? On Ogwu bardzo groźnie uderzał na naszą bramkę. Na szczęście tutaj tam gdzieś dobrym refleksem popisał się Brian Murphy. No i piłka nie wpadła do siatki. Spójrzmy, bardzo słabym menedżerem dzisiaj rozgrywa Conor Chaplin, również David Fopala, na razie dosyć słabo. Sporo również wspominaliście o tym, aby zwracać ważną uwagę na tę na rozmowę zespołową właśnie z drużyną, że to jest bardzo istotny aspekt właśnie tej wersji FM-a, tak więc zerknijmy tutaj piłkarzy, którzy zachowują się nerwowo, możemy ich trochę ewentualnie zachęcić, nie wiem czy to w jakiś sposób wpłynie na ich tutaj Postawę w dzisiejszym meczu, no oczywiście możemy tutaj indywidualnie do każdego piłkarza, możemy oczywiście przeprowadzić rozmowę z całym zespołem, również ewentualnie jeszcze możemy powiedzieć naszym zawodnikom, aby pokazali więcej zaangażowania w tej pierwszej połowie, no bo na razie oglądamy bardzo słabą grę w naszym wykonaniu, na razie żadnej ciekawej sytuacji nie stworzyliśmy sobie pod bramką łajką, y no i tutaj yy, na razie yy, no, nie gramy jak na... Wiceridera tabeli przystało, no i do przerwy remis 0-0 do 0. No oczywiście zwłaszcza tutaj Conor Chaplin, Paul Taylor i David Fopala Na razie bardzo słabo, jestem oczywiście głęboko rozczarowany no Spójrzmy, że wszyscy piłkarze zareagowali pozytywnie Może ewentualnie coś zmienimy sobie w poleceniach Może zlikwidujemy podania w pole karne Może ewentualnie jeszcze Co tu ewentualnie możemy jeszcze zrobić? Więcej swobody może dajmy naszym piłkarzom Gra przy przeciwniku więcej. Tutaj agresywny odbiór, to wszystko jest na razie w porządku. Dobra, na razie może tylko taki zmiany sobie przeprowadzimy. Rozpoczynamy drugą połowę bez zmian personalnych na razie w naszym zespole. No i miejmy nadzieję, że w drugiej połowie że zobaczymy ciekawy futbol w naszym wykonaniu. Uwaga, już pierwsza akcja rusza Holender Bakal. Ładnie do Davisa. Ben Davis jest Neil do Dośrodkowanie, no ale niestety to podanie em, powrotne do Ben-Davisa. Bardzo, bardzo niedokładne. No widzicie, David fopala. No niestety bardzo słabo spisuje się. No i to jest na razie pierwszy zawodnik do Zdecydowanie również Conor Chaplin bardzo słabo dysponowany w dzisiejszym spotkaniu. No Jeżeli nic się nie zmieni do 60. minuty, no to oczywiście ci dwaj piłkarze w pierwszej kolejności opuszczą boisko. No uwaga, bo mamy akcję. Jest Ingram, który rozpoczyna od bramki. Dobrze, Erdley teraz podanie do Fapali, ten jest bardzo szybki, no ale niestety przegrywa walkę z obrońcami. Waicombe jeszcze daleka piłka dobrze Clark bez żadnego błędu jest Neil Early dalekie podanie do Davisa no ale ten niestety nie dobiega do tej piłki jeszcze jest Doyle Chaplin Fopala Taylor ależ kapitalna akcja no i w takich okolicznościach obejmujemy prowadzenie świetne zagranie Davida Fopali do Pola Taylora no i wypożyczony zawodnik w przerwie zimowej, tutaj otwiera wynik meczu, no tutaj oczywiście troszkę zwiększyła się ocena Fopali dzięki tej asyście przy bramce Paula Taylora, no ale zerknijmy, że bardzo słabo Michael Doyle, na dodatek doświadczony Irlandczyk, który niezwykle często, jak pewnie zauważyliście, łapie kartki, no tutaj kolejny raz z żółtym kartonikiem na koncie, James Dunn w jego miejsce, tutaj zmienimy może troszkę rolę może, na pomocnika odbierającego piłkę obrona również w Waszych wskazówkach w ostatnich odcinkach mówiliście sporo o tym, że warto było, jeżeli chodzi o pomocników, no to jednemu zawodnikowi dać obrona, drugiemu wsparcie, trzeciemu atak, jeżeli chodzi o tych graczy środka pola. No myślę, że jest to całkiem dobry pomysł, żeby jeden z nich był odpowiedzialny właśnie za destrukcyjne za destrukcję, jeden z nich właśnie za rozgrywanie, no i jeden za atakowanie bramki rywala. No i uwaga, mamy kolejną akcję, jest podanie do Bakala, niestety niedokładne, na szczęście pozbywają się szybko piłki goście, jest Neil Early, rusza tutaj, waliczy go odważnie prawą flanką, jest podanie, no ale niestety strata, na szczęście piłka znów trafia pod nogi naszych obrońców. Jeszcze Dan, ładne rozciągnięcie, gry Neil Early, Early do Davisa, po, jest Davis, jest Conor Chaplin, no ale niestety tutaj zmarnował tę sytuację nasz zawodnik, no i drużyna Uajką brusza no i uwaga, jest w ślizg Jamesa Dunn'a no na szczęście to nie będzie, ani żółtej ani tym bardziej czerwonej kartki dla naszego środkowego pomocnika kolejna zmiana, David Fopala opuści plac gry. No oczywiście poza to ma Nic ciekawego dzisiaj młody Francuz nie pokazał w jego miejsce. David Heinen oczywiście zdecydowanie najlepszy strzelec e, Polsmouth w tym sezonie. No gracz wypożyczony z mojego klubu patronackiego czyli Evertonu. Uwaga do dośrodkowanie. Jest Otman Bakal Ładna piłka w kierunku e, ho, tutaj Holendra. Dobrze rozegrany stały fragment no ale niestety zbyt słaby strzał aby zaskoczył golkipera naszych rywali. Jeszcze Enda Stevens rusza tutaj lewą stroną. Enda Stevens. Ładne rozegranie Otmanem Bakalem, teraz ładne podanie powrotne, Enda Stevens, czy będzie dośrodkowanie? Tak jest David Hennen, no i właśnie tutaj David Hennen po raz 18 w tym sezonie trafia do siatki rywali, bardzo ładna akcja, świetne podanie Endy Stevensa, no i tutaj Belk, nie mamy mniejszych problemów z pokonaniem bramkarza przeciwnika, w tym momencie mamy już 2 do 0, no i w zasadzie to był gol, który chyba zapewnił nam... Awans bezpośredni do e, Skybed League One. Zatem jeszcze jedna zmiana. Sebastian Fure w, w miejsce Webstera. No tutaj ten piłkarz oczywiście wraca po kontuzji. Warto tutaj e, powoli Francuza ogrywać. Zwłaszcza, że jest to piłkarz, który jest e, związany stałą umową z naszym zespołem. Zatem będę potrzebował go e, zdecydowanie w kolejnych e, spotkaniach. No i jeszcze mamy jedną akcję. Jeszcze tutaj gra e, nie zakończyła pokazywania nam sytuacji w tym meczu. Conor Chaplin. Jest e, Neil Erdly, Ładne rozegranie. David Henne. No i proszę bardzo tutaj. Belk udowadnia, że jest zdecydowanie napastnikiem numer jeden w moim zespole. Świetna akcja dwójkowa Nile Erdleya oraz Davida Hennena. No i spójrzmy, rezerwowy napastnik strzela swojego drugiego gola w tym meczu. No i tutaj udowadnia właśnie, tak jak przed momentem mówiłem, że jest to zdecydowanie mój pierwszy wybór. Jeszcze Erdley, jeszcze nie koniec tego meczu. Jeszcze piłka do Bena Davisa. Dojdzie nasz doświadczony skrzydłowy, no ale niestety podaje bardzo źle. Jeszcze tutaj jedna próba. Jeszcze furę Otman Bakal, jeszcze arbiter nie kończy, no i w tym momencie koniec meczu na Fraton Park 3 do 0. Gładkie zwycięstwo oczywiście, no nie pozostaje mi nic innego, jak pogratulować moim piłkarzom za naprawdę dobre spotkanie, no spójrzmy tutaj statystyki dosyć wyrównane powiem szczerze, no ale oczywiście wynik jak najbardziej jednostronny. Zerknijmy tutaj z tego co widzę, Oxford straciło punkty w meczu z Herdpool, no i wciąż jeszcze pozostajemy z szansami na zwycięstwo w lidze, tak więc spójrzmy tutaj, oczywiście od razu odblokowują mi się, jak widzicie na Steamie, dwa kolejne osiągnięcia, nie wiem czy w ogóle wy to widzicie. No ale w każdym razie tak się dzieje. No i tutaj Playmouth Argyle oraz Carlisle zapewniły sobie awans ba do Baraży. My natomiast jak widzicie świętujemy awans do wyższej klasy rozgrywkowej, ponieważ zapewniliśmy sobie już zwycięstwo, przepraszam oczywiście nie zwycięstwo, a awans bezpośredni z tych rozgrywek. W walczy pan awans, wciąż nie jest pan pewny swojej przyszłości, gdyż pański kontrakt dobiega końca. Tak więc to jest oczywiście również kolejna ważna kwestia, którą jednak poruszę za chwilę. Oczywiście kwestia dotycząca mojego kontraktu. E, miejmy nadzieję, że uda się dojść do porozumienia. Jak najbardziej było parę takich chwil, gdy myślałem, że nie uda mi się. Mamy ten awans na wyciągnięcie ręki, mieliśmy do siebie zaufanie, że nie zmarnujemy tej szansy. To wspaniałe uczucie, ile serca włożyli moi chłopcy w ten mecz i w ten awans wydarzenie sezonu, zdecydowanie sprostał pan oczekiwaniom, cieszę się z wygranej. David Hen rozegrał bardzo dobre spotkanie, jestem z niego bardzo zadowolony, naprawdę to był fantastyczny występ tego zawodnika. Spójrzmy tutaj, zarząd ustawia wyjściowe budżety płacowe na 105 tysięcy funtów, natomiast budżet transferowy 3 miliony funtów, no proszę bardzo, jestem troszkę zaskoczony, powiem szczerze, bo jak na klub z trzeciej ligi, mając na koncie prawie 3 miliony funtów, no możemy dokonać myślę naprawdę bardzo ciekawych transferów, no oczywiście jeszcze informacja o tym, że jestem na ustach wszystkich, no zerknijmy, czy moja reputacja w jakiś sposób się dzięki temu zwiększyła Fani byłoby tutaj zobaczyć informacje. no nie, na razie wciąż mam tylko półtorej gwiazdki reputacji no może to jeszcze się zwiększy w miarę upływu czasu zarząd raduje, Games ratuje, raduje zarząd, spójrzmy tutaj, zarząd klubu FC Portsmouth wyra dał wyraz swemu zadowoleniu z wywalczenia awansu nie mogą się doczekać debiutu w wyższej klasie rozgrywkowej. Tutaj, tutaj jeszcze oczywiście legenda zespołu, czyli Gary O'Neill, były piłkarz oczywiście FC Portsmouth tutaj stwierdził, że moja osoba zasługuje na wielkie uznanie. No naprawdę bardzo cieszę się z tego awansu piłkarz meczu z Wycom, czyli Neil Erdley, No i również oczywiście podsumowanie jeszcze. Tej kolejki Skybet League 2. Zatem moi drodzy, jeszcze oczywiście kilka słów zanim przejdziemy do kolejnego spotkania odnośnie mojego kontraktu. Otóż wyobraźcie sobie, że klub już złożył mi propozycję przedłużenia umowy, natomiast... No powiem szczerze, oczywiście teoretycznie z punktu widzenia gry to nie ma żadnego znaczenia, ale tak żeby było bardziej realnie, chciałem malutką podwyżkę, chciałem podwyżkę na 2000 funtów tygodniowo. No i klub za żadne skarby nie chciał tej podwyżki mi dać, zatem negocjacje zostały zerwane. No i na ten moment mój kontrakt z klubem wygasa 30 czerwca 2016 roku, ale w związku z tym, że oczywiście udało się wywalczyć awans, no śmiem twierdzić, że oczywiście zarząd jeszcze będzie w najbliższej przyszłości proponował mi przedłużenie wygasającej umowy, zwłaszcza, że oczywiście tutaj zerkniemy sobie może na e, rozgrywki, no może nawet na zaufanie, proszę bardzo, zarząd zaufanie y, tutaj rozgrywki, y, zarząd usatysfakcjonowany postawą w rozgrywkach, w, we wszystkich rozgrywkach, no oczywiście tutaj jak widzicie... Y, zastrzeżenia, postawa w rozgrywkach, no Skybed League tu tutaj zdecydowanie zarząd jest zadowolony, że zespół wywalczył w tym sezonie awans, no oczywiście tutaj właśnie Skybed League, tu to są te rozgrywki, z których zarząd cieszy się najbardziej, również Johnson's Paint Trophy tam też bardzo dobrze się spisaliśmy, awansowaliśmy aż do półfinału Tak więc naprawdę zarząd myślę może być zadowolony z mojej postawy No i wkrótce mogę się spodziewać przedłużenia wygasającej umowy Zatem moi drodzy, tym sposobem zapewniliśmy sobie bezpośredni awans do SkyBet League One Czyli odpowiednika trzeciej ligi No zerknijmy tutaj tych porażek, w ostatnim czasie było naprawdę bardzo mało Idzie nam naprawdę świetnie No i przed nami dwa... Ostatnie spotkania już o e, tak zwaną Pietruszkę, no ale nie do końca, ponieważ wciąż jeszcze mamy szansę na wygranie ligi, no ale oczywiście musimy wygrać dwa ostatnie mecze i liczyć na to, że obydwa spotkania z udziałem Oxfordu zakończą się porażką tej drużyny, zatem spotykamy się za momencik na meczu wyjazdowym z Herpool. United. Witam Was zatem moi drodzy z powrotem u schyłku miesiąca kwietnia, kolejne starcie w dzisiejszym odcinku, przedostatnia kolejka rozgrywek, kolejka numer 45 i starcie z Hertpool United, jak pamiętacie wciąż mamy jeszcze szansę na wygranie ligi oczywiście w ostatnim meczu, zapewniliśmy sobie awans bezpośredni do wyższej klasy rozgrywkowej, natomiast tutaj jak widzicie rywalizacja Carlisle z Oxford United tutaj w, oczywiście taki korespondencyjny pojedynek będziemy prowadzić właśnie z tym zespołem, no Carlisle to zespół, który Ostatnio zapewnił sobie udział w barażach Tak więc myślę, że ta drużyna nie odpuści tutaj liderowi No oczywiście gorąco na to liczę, że zespół, który aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli Straci komplet punktów, my wygramy z hardpool, No i wciąż zachowamy szansę na pierwsze miejsce na koniec sezonu Jeszcze może na początku tej drugiej części taka mała ciekawostka Otóż tak sobie przeglądałem ostatnio kadrę mojej drużyny do lat 18 W poszukiwaniu jakichś fajnych, utalentowanych zawodników No oczywiście jak widzicie tutaj kilku takich zawodników wodników znalazłem. No ale a znalazłem jeszcze zawodnika o e, nazwisku Oxley Chamberlain. Dokładnie Christian Oxley Chamberlain, 17-latek tego piłkarza. E, no raczej nie znacie, natomiast na pewno to nazwisko e, bardzo wielu fanom angielskiej piłki mówi bardzo dużo. No tak, oczywiście moi drodzy macie rację, to jest brat słynnego Alexa Oxleya Chamberlaina, e, czyli piłkarza w tym momencie występującego w Arsenalu Londyn. Ale to nie wszystko, również Mark Chamberlain e, to jest człowiek, który jest ojcem i Christiana, i Alexa. No i na dodatek jest członkiem naszego sztabu szkoleniowego i co więcej jest naprawdę jak widzicie fantastycznym e, trenerem. Spójrzmy jakie ma tutaj atrybuty. No myślę, że... W przyszłym sezonie to już nie będzie trener odpowiedzialny za pion juniorski, a podpisze z nim kontrakt, no i będzie to już taki pełnoprawny trener pierwszego zespołu. Przed tutaj oczywiście zmienię mu tą umowę, no i będzie już trenerem nie U18, a trenerem pierwszej drużyny. To taka mała ciekawostka na wstępie tego, tej drugiej części, no a teraz przed nami wyjazdowe spotkanie z Herdpool United, no tak jak już mówiłem, mamy jeszcze szansę na wygranie ligi 7 punktów tracimy w tym momencie. A nie, przepraszam, 5 punktów oczywiście tracimy, tak jest, gdybyśmy tracili 7, no to już nie mielibyśmy szans na pierwsze miejsce w lidze. 5 punktów tracimy do Oxford United, no i oczywiście tutaj mamy jeszcze szansę na wygranie całych rozgrywek, no i jeszcze kilka może zmian tutaj dokonamy sobie w pierwszym zespole, no przede wszystkim David Heinen do pierwszego składu, no ostatnio Belg jest naprawdę w wybornej formie, warto byłoby to wykorzystać, tutaj niestety kontuzję doznał Michael Doyle, on tutaj nie zagra 5 do 7 dni, no jego kontuzja nie jest jakaś bardzo groźna, no ale eliminuje go z gry w tym spotkaniu, w jego miejsce oczywiście Denny Hollands, Doyla oczywiście wywalamy z... Em, Meczowej osiemnastki w jego miejsce Adam May, który niestety jeszcze nie odzyskał pełni sprawności po konturze, zatem prawdopodobnie nie zobaczymy go dzisiaj na Murawie. Również Fure w miejsce Adama Webstera, w miejsce Nila Erdleja, Sean Long. No i kogo ewentualnie możemy jeszcze, no właśnie tutaj może zastosuję sobie tą poradę, którą skierowaliście pod moim adresem, czyli oczywiście Holland jako tutaj pomocnik odbierający piłkę, Obrona, Bakal jako jako, jako Cofnięty rozgrywający wsparcie, natomiast Conor Chaplin tutaj jako wysunięty rozgrywający, ale atak. Może to w jakiś sposób zmieni oblicze w ofensywie naszej drużyny, tak więc takim tutaj oczywiście składem, takimi ustawieniami taktycznymi wyjdziemy na to spotkanie. Oczywiście jeżeli chodzi o tę przednią formację, no to raczej bez większych zmian personalnych. No niestety te kontuzje tutaj wciąż dają nam się we znaki wciąż pięciu. W zasadzie... Czterech kluczowych piłkarzy nie może w tym meczu zagrać, Joe Cole, Kyle Bennett, Jed Wallace oraz Gary Robert wciąż leczą mu razy, tak więc jeszcze oczywiście tych piłkarzy już prawdopodobnie do końca tego sezonu w barwach Portsmouth nie zobaczymy, zatem zgłaszamy zespół, gramy no oczywiście ofensywnie, ostatnio ta ofensywna taktyka zdaje fantastycznie egzamin, no oczywiście zobaczymy sobie jak będzie w przyszłorocznych rozgrywkach, natomiast na razie w tej, na tym poziomie rywalizacji, no zdecydowanie tutaj ofensywna taktyka zdaje egzamin w meczach, ze słabszymi rywalami. Zatem zerknijmy. Hardpool jest minimalnym faworytem tego meczu, co mnie troszkę dziwi, ponieważ ta drużyna zajmuje niższe od nas miejsce w ligowej tabeli. Oczywiście prosimy Lema Richardsona, naszego asystenta, o. Yy... Instrukcję dotyczącą rywali, jeszcze oczywiście motywujemy naszych piłkarzy przed tym spotkaniem, no oczywiście mówiliście o tym sporo, pisaliście w komentarzach, za co bardzo Wam dziękuję, że ta motywacja w tej akurat edycji FM-a jest niezwykle istotna. No oczywiście trudno się z tym nie zgodzić. No i rozpoczynamy to spotkanie tym razem dla odmiany. Gramy w białych strojach, natomiast zespół gospodarzy Herdpool w strojach niebieskich. No i uwaga, bo już rywale stwarzają nam pierwszą sytuację. Jest Dunk World i jeszcze do Greja. Wycofanie no i strzał, który mógł zaskoczyć. Briana Marfiego, no ale piłka przeszła obok bramki naszego golkipera. No i czekamy z niecierpliwością na kolejną akcję. Oxford niestety już objęło prowadzenie w meczu z Carlisle, tak więc tutaj w tym momencie zespół yy... Oxfordu zapewnia sobie pierwsze miejsce w tabeli na koniec sezonu, uwaga, teraz Walker, no żaden z naszych piłkarzy nie zaatakował tego zawodnika, no uwaga, teraz dobrze przejmujemy piłkę, Sean Long szansa na szybką kontrę, no stracił niestety Conor Chaplin, szkoda, że tam wcześniej nie zagrywał do partnera, jeszcze rozegranie, jest Gray na prawym skrzydle, przy nim Enda Stevens, Gray dośrodkowanie jest Painter, no i Sebastian Fure fauluje swojego przeciwnika, no i niestety po tym przewinieniu Francuza, arbiter Dyktuje jednostkę, no i Pentner będzie miał szansę na to, aby tutaj otworzyć wynik. Uwaga, Pentner! No i niestety piłka w siatce, 1 do 0. Billy Pentner pokonuje tutaj naszego golkipera Briana Murphy'ego. To siódmy gol w tym sezonie gracza Hertpool. No i w takich okolicznościach niestety tracimy gola na 0 do 1. No oczywiście musimy powiedzieć od razu naszym zawodnikom, aby... No może zażądajmy więcej, o właśnie, tutaj już będę Iwis troszkę zmotywowany właśnie taką rozmową z ławki, no ale na razie niestety nie stwarzamy sobie groźnej okazji pod bramką przeciwnika. No nie wiem czy tę ofensywną taktyką na to spotkanie to był dobry pomysł. No zazwyczaj taka... Takie rozwiązanie zdawało egzamin, no, natomiast w tym meczu jak widzicie na razie no, rywale mają przewagę. Uwaga, teraz Walker Grant, no i jakim cudem nie wpada, piłka do siatki, no a przed momentem tutaj mignął nam um, wynik meczu um, Oxfordu z Carlisle. No i tam Carlisle wyrównało na 1 do 1 zatem warto by było to wykorzystać. Sfrustrowany jest Paul Taylor również um, Sprawia wrażenie sfrustrowanego David Heinen. No oczywiście musimy tutaj powiedzieć agresywnie naszym piłkarzom, żeby zagrali dużo lepiej w drugiej połowie. No widzicie, bardzo fajnie tutaj wyszła motywacja. No i zobaczymy, czy w drugiej połowie nasi zawodnicy tutaj poprawią swoją grę, no bo na razie niestety ta, to spotkanie w naszym wyglądaniu nie wygląda zbyt imponująco, na razie gramy słabo niestety tutaj Otman Bakale zwłaszcza, no i o dziwo też David Hem, grają naprawdę słabe spotkanie, no i tutaj Carlisle obejmuje prowadzenie, no moi drodzy musimy zrobić wszystko, aby tutaj zdobyć dwie bramki i wygrać mecz, no na razie niestety idzie nam to bardzo, bardzo ciężko, no tutaj Adama Meja nie będziemy wpuszczać na murawę, bo jest zdecydowanie zbyt Tutaj niską kondycję ma, no ale w miejsce Otmana Bakala, który gra bardzo słabo, e, może pojawi się Dan, no i tutaj Demy Hollands oraz James Dan teraz stworzą dwójkę środkowych pomocników. E, te Otman Bakal opuszcza plac gry, e, no na razie tutaj moi drodzy wciąż przegrywamy, no a zwycięstwo da nam kolejne trzy punkty, proszę bardzo, Carlisle Oxford 3 do 1, e, no i tutaj... Proszę bardzo, 4 do 1, zatem rozgromiony już lider ligowej tabeli, no pokażcie więcej zaangażowania, no spróbujmy jeszcze zaatakować bramkę Hardpool może się gdzieś tam uda zdobyć gola 20 minut do zakończenia tego spotkania, zatem musimy wprowadzić tutaj drugiego napastnika Zatem no nie ma tabs. David Fopala zdecydowanie w miejsce No właśnie, kogo? W miejsce, w miejsce No na pewno nie Davida Henena, może Konora Chaplina. Tutaj David Fopala zagra jako cofnięty napastnik, natomiast David Henem jako ten bardziej wysunięty. No i zerknijmy David Fopala tutaj cofnięty napastnik atak. O właśnie może tak. No i spróbujemy stworzyć kolejne zagrożenie pod bramką Hardpool. No niestety bardzo mało tych akcji ofensywnych w naszym wykonaniu w tym meczu. No i uwaga, może teraz. Carson wybija daleko, ale przejmuje Paul Taylor. Znakomicie jest Enda Stevens. Jest dobre rozegranie piłki Matt Hollands. No, przepraszam, Denny Hollands. Oczywiście jest ładne zagranie. Paul Taylor. Jeszcze Taylor. Jeszcze Denny Hollands. Żeby teraz nie stracił. No ale będzie odzyskanie. Sean Long. Davis. No niestety tracimy futbolówkę. No i kontra zespołu Rywali. No czemu od razu moi piłkarze nie podbiegają do rywali? Paintner! No i na szczęście strzelec pierwszego gola. Dla zespołu Herpool uderzył obok bramki. No i teraz walka o futbolówkę No niestety znów przegrywamy tę rywalizację. Fantastyczny wślizg, ależ kapitalnie odzyskał piłkę. To był chyba Denny Hollands. Jest Ben Davis przez środek. Jeszcze Denny Holland, David Fopala. Teraz warto by było, aby jakoś agresywnie zaatakował. Świetnie tutaj Dan. Jest Heinen Paul Taylor, Denny Hollands. Ładne rozciągnięcie. Enda Stevens. Enda Stevens Fopala. Jest gol, jest 1 do 1. 76 minuta i rezerwowy. Francuz wyporzuczony z Manchesteru City zdobywa bramkę, która w tym momencie daje nam remis 1 do 1. No, jeszcze tutaj moi drodzy, zażądajmy więcej od naszych piłkarzy. Jeszcze tutaj mamy szansę przecież na zwycięstwo. 5 minut do zakończenia tego meczu. Jeszcze mamy chyba jedną zmianę w zanadrzu, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest. No i ewentualnie, może, Matt Taps o, może nie, bo on ma bardzo niską, bardzo niskie morale. No, kogo ewentualnie jeszcze możemy wprowadzić? Nie mam już niestety żadnych e, piłkarzy ofensywnych na ławce rezerwowych. E, no, ale może jeszcze ewentualnie Adam Webster gdzieś tam przy w fragmencie gry e, zagra. E, on w miejsce teraz Francuza Fouré. No i to już jest już ostatnia zmiana w naszej drużynie. Mamy, moi drodzy, 7 minut do końca tego spotkania. No i ewentualnie to, co doliczy arbiter. Proszę bardzo, Oxford, to już jest pewne, przegra to spotkanie. My natomiast przesuwamy się na szarże. I właśnie jeszcze wspominaliście o tym, żeby jeżeli zagramy szarżą, żeby jeszcze tutaj zastosować następujące polecenia. Podanie w pole karne. No i właśnie, gra na czas nigdy tak jest. No i więcej swobody. Strzały z każdej pozycji. O właśnie, to tutaj chci chcieliście, abym zastosował. Proszę bardzo, może to zda egzamin. Ostatnie doliczone minuty do tego spotkania. No wszystko wskazuje na to, że jednak chyba tego meczu nie wygramy, że jednak zremisujemy to spotkanie. Jeszcze tutaj yy, arbiter nie zakończył tego meczu. Koniec meczu na Victoria Park. No i moi drodzy, w tym momencie... No niestety zabrakło nam troszeczkę szczęścia, zagraliśmy poniżej oczekiwań. No i moi drodzy to oznacza, że jest już pewne, że nie wygrywamy ligi. No natomiast oczywiście cieszy bardzo bezpośredni awans, remis z hardpool 1 do 1 bo bardzo ciekawym spotkaniu No tutaj oczywiście z tego co widzę jeżeli no nasz przeciwnik jest faworytem no to gra jednak robi wszystko aby to rywal wygrał spotkanie natomiast no dzisiaj dzięki kilku zmianom w taktyce no naprawdę stawiliśmy czoła zespołowi rywali jeszcze tutaj bardzo poważna kontuzja Andy Stevensa natomiast no to już jest koniec sezonu tak więc ta e kontuzja jakoś specjalnie mi nie przeszkadza, no tutaj jeszcze Ben Davis bardzo bliski przedłużenia kontraktu, no oczywiście nie chcemy sobie kontraktu z tym zawodnikiem przedłużać, zatem nie wystawię go na ostatnie spotkanie, aby ten jego yy, kontrakt nie został przedłużony, no oczywiście Michael Appleton tutaj, yy, yy, tutaj oczywiście manager zespołu Oxford United w Glory chwały, ponieważ on w tym momencie Zdobywa zespołem tytuł W Sky Bad League 2 Natomiast moi drodzy to było Drugie spotkanie w dzisiejszym odcinku Bardzo emocjonujące remis 1 do 1 No i w meczu już o typową Pietruszkę z Northampton Town Zmierzymy się w ostatnim spotkaniu No a bezpośrednio po nim już oczywiście zrobimy sobie Krótkie podsumowanie tego pierwszego sezonu W FC Portsmouth Zatem do zobaczenia i do usłyszenia Już za chwilę No i moi drodzy w końcu dotarliśmy do ostatniej 46 kolejki rozgrywki Skybet League 2, oczywiście wszystko jest już jasne, zerknijmy sobie jeszcze raz na ligową tabelę, oczywiście zespoły które awansują to na pewno Oxford, na pewno FC Portsmouth, no i ewentualnie jeszcze Yeovil Steven H będą miały szansę na bezpośredni awans do SkyBed League 1, natomiast w strefie spadkowej na pewno znalazło się już Morecamp, które jest już spadkowy natomiast z Newport County w tej ostatniej kolejce jeszcze może się uratować kosztem Mansfield bądź też Luton Town. Również jasna jest już sytuacja w barażach, na pewno już Burnett do tych barażów nie awansuje, natomiast Xeter, Plymouth i Carlisle to są zespoły, które na pewno w tych barażach już wystąpią. Zatem tyle jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia w naszej lidze, teraz przed nami oczywiście ostatnie spotkanie, no i następnie podsumowanie całego sezonu 2015-2016, tak więc... Teraz ustalamy skład na to ostatnie spotkanie. No jak widzicie wielu z naszych piłkarzy wyleczyło już swoje urazy. Joe Cole już powoli wraca do pełni zdrowia. Również Conor Grant piłkarz, któremu damy dzisiaj jeszcze szansę od pierwszej minuty. No i zastanawiam się, czy nie wypożyczyć sobie tego zawodnika na kolejny sezon, ponieważ przed kontuzją był to jeden z najlepszych zawodników w mojej drużynie. No a z racji tego, że jest wypożyczony z mojego klubu patronackiego, czyli Everton, no myślę, że nie będzie żadnych problemów z wypożyczeniem tego piłkarza po prostu za darmo, tak? Więc teraz oczywiście rozpoczynamy ustalanie składu od bramki w Brian Murphy, oczywiście prawa obrona to Neil Erdley, już kontuzjowany Enda Stevens, zatem w jego miejsce Shane Griffin. Enda Stevens to jeden z zawodników z najwyższą liczbą, z najlepszą oceną w całym sezonie spośród wszystkich zawodników SkyBet League 2. No ale o tym oczywiście powiem później. środek to Sebastian Fureno i myślę, że Adam Webster. Klerkowi już damy sobie odpocząć na ławce rezerwowych. Posadzimy zatem. No, na razie Conora Granta, no ale za chwilkę wstawimy go do pierwszego składu. Zatem tutaj oczywiście w środku pola właśnie wspomniany Conor Grant, Otman Bakal usiądzie na ławce. Jeżeli chodzi o skrzydłowych, no to Ben Davis, on w dzisiejszym meczu nie wystąpi oczywiście z racji tego, no, że jest to zawodnik, który... Wraz z rozegraniem następnego meczu przedłuży się jego automatycznie kontrakt Dlatego bym bardzo nie chciał, ponieważ raczej chcę z tym piłkarzem się pożegnać Zatem Conor Chaplin na skrzydło Mimo, że nie jest to oczywiście nominalne skrzydłowy Natomiast Otman Bakal zagra jako ofensywny środkowy pomocnik No i zerknijmy, czy nie przekraczamy ilości piłkarzy wypożyczonych No przekraczamy tutaj David Hennen, David Fopala No może Fopale wywalimy ze składu, po prostu wsadzimy tutaj Michaela Doyla no, i tutaj myślę, że takim składem spokojnie możemy to spotkanie rozpocząć. Tutaj już bez różnicy, jaki wynik padnie w tym meczu, i tak zostaniemy wiceliderem do samego końca rozgrywek. Tak więc to jest oczywiście to drugie miejsce, które już sobie zapewniliśmy, bez względu na to, jaki wynik padnie w dzisiejszym meczu. To ta właśnie pozycja zostanie przez nas utrzymana. Zatem, takim składem, sobie to spotkanie rozpoczniemy. No, może czy ewentualnie, jeszcze damy ostatni mecz zagrać Jonesowi, który no, calutki niemal sezon spędził na ławce rezerwowych. Dobra, zmienimy go tutaj, damy szansę Jonesowi. Natomiast Brian Murphy ten ostatni mecz obejrzy z ławki rezerwowych. No, i zgłaszamy oczywiście taki zespół. No, i rozpoczynamy ostatnie spotkanie. W ramach Skybed League tu naprawdę no tutaj bardzo dużo drużyn, bardzo wielki natłok spotkań, 46 ligowych kolejek, tak więc naprawdę, naprawdę tutaj bardzo ciężki sezon za moimi piłkarzami. No, tam przez moment mogliście zobaczyć, że w całych rozgrywkach zaliczyliśmy najmniej porażek, tylko 6 zwycięzca całych rozgrywek, czyli. Oxford miał tych porażek 8, natomiast my oczywiście, no niestety mieliśmy zdecydowanie za dużo remisów, bo aż 12. Rozpoczynamy to ostatnie spotkanie, oczywiście gramy w swoich tradycyjnych niebieskich strojach, natomiast nasz dzisiejszy rywal, czyli Northampton w strojach, w strojach bordowych, tak więc no oczywiście tutaj mogłem powiedzieć w na przedmeczowej rozmowie motywacyjnej moim zawodnikom, żeby po prostu zagrali dla kibiców, ponieważ no ten mecz już zdecydowanie tylko i wyłącznie zostanie rozegrany dla kibiców, ponieważ no wiadomo już, że nasza pozycja w lidze się nie zmieni, no i na razie mamy 25. minutę bez żadnych ciekawych okazji w tej pierwszej połowie tutaj spójrzmy, Conor Grant bardzo słaby mecz, również David Helen, no niestety mam gdzieś problemy z tymi moimi napastnikami, no myślę, że te prawie 3 miliony funtów, które otrzymałem jako budżet transferowy, no będę musiał jakoś bardzo solidnie wykorzystać, aby tutaj mieć jakąś, kolokwialnie mówiąc, siłę ognia w przyszłym sezonie. Uwaga, teraz Adams jest podaniem w pole karne, ale dobrze tutaj się bronimy. Jeszcze okazja! No i Thomas trafia do siatki, to jest 45. minuta, doliczony czas gry do pierwszej połowy. No i zawodnik... Zawodnik Northampton zdobywa nam bramkę, no proszę bardzo, tutaj bardzo słabo gra Hennen, również Otman Bakal, podobnie Adam Webster, no ci piłkarze dzisiaj bardzo słabo, oczywiście musimy przemówić do rozsądku moim zawodnikom, również może zmieńmy troszkę polecenia, zlikwidujmy sobie może zagrania na obieg, zagrajmy sobie szybkie centry, aha, jeżeli szybkie centry to nie wpadania w pole karne, no ale dajmy może szybkie centry, dośrodkowania jak badania bardziej mieszane, również dajemy więcej swobody no i może e, taka zmiana tutaj ustawień poleceń dotyczących naszego zespołu no może coś ciekawego tutaj wniesie do gry naszej drużyny na razie e, no moi piłkarze już wyraźnie odpuścili sobie odpuścili sobie to ostatnie spotkanie, już myślami są na urlopach, już gdzieś tam myślą, jaki będzie ich los w przyszłym sezonie, czy będą przydatni dla zespołu, czy też sportów się rozstaną. No, 70 minuta wciąż. Nasza gra nie zmienia się niestety na lepsze, zatem Matt Tubbs w miejsce Henena. Bardzo słaby mecz Davida Henena. No niestety jestem niezadowolony z gry tego zawodnika. Również Conor Grant. Widać, że po kontuzji jeszcze nie prezentuje pełni swoich możliwości. No i w jego miejsce ten młodziutki Adam May na ostatnie 20 minut tego spotkania. No i na razie oczywiście potwierdzamy sobie te dwie zmiany. No i mamy jeszcze w zanadrzu jedną roszadę, którą możemy gdzieś tam ewentualnie jeszcze wykorzystać w tych ostatnich 15 minutach rywalizacji. No i spójrzmy 10 minut do końca. Jeszcze powiedzmy naszym zawodnikom, że żądamy od nich więcej. No na razie tutaj no absolutnie żadnej niemal sytuacji pod bramką Northampton nie stworzyliśmy. Może teraz Millerdley. Jest Holland, strasi piłkę jeszcze od Man ma Ma świetne podanie do Taylora i pięknie tutaj jeden do jednego. Fantastyczne zagranie młodego Adama Meja. Świetnie tam Podał w pole karne do pola Taylora. No i ten wykorzystał to podanie. I mamy w takich okolicznościach 1 do 1. Jeszcze mamy jedną zmianę za zanadrzu. No i niech James Dunn w miejsce Hollandsa. No taj Dan kiedy wszedł na murawę w meczu z Hartpool, naprawdę jak widzieliście, podpisywał się świetnymi, bardzo udanymi ślizgami. No zobaczymy, jak będzie w końcówce tego meczu. Jeszcze em, parcie do przodu. No tutaj nie będziemy już zmieniać poleceni, ponieważ no, wynik tego meczu, powiem Wam szczerze, jest mi już troszeczkę obojętny, ponieważ no oczywiście zapewniliśmy sobie już awans, no i to jest ostatni gwizdek, 1 do 1 w meczu z Hardpool, No oczywiście zagraliśmy poniżej oczekiwań, no co oczywiście nie zmienia faktu, że cały sezon był dla nas niezwykle udany. 94 punkty, no tutaj Oxford równiutkie 100 punktów. Oxford, które w ostatnim meczu wygrało pewnie z Wycompt, 3 do 1, no i to właśnie zespół z... Tak jak już mówiłem z miasta, które tutaj ma, w, 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 w którym mieści się jeden z najbardziej znanych uniwersytetów na świecie. Tutaj oczywiście wygrywa całą ligę, zatem oczywiście również Jowil świętuje awans jako ten trzeci zespół. No oczywiście otrzymujemy tutaj za... Zajęcie drugiego miejsca w klasyfikacji SkyBed League 2 Zawrotne 10 tysięcy funtów No naprawdę tutaj nagroda Która tutaj jakoś nie zmieni za bardzo naszego budżetu W ogóle zerkniemy jak tutaj wyglądają nagrody Bo jestem bardzo ciekaw Jak wyglądają nagrody pieniężne To będzie chyba w zasadach Pierwsze miejsce 25 tysięcy funtów Drugie miejsce 10 tysięcy Trzecie miejsce 5 tysięcy Wow naprawdę Naprawdę tutaj te premie pieniężne są porażające tutaj w Skybed League 2. No i moi drodzy cóż, sezon zasadniczy się już zakończył, natomiast przed nami jeszcze baraże i żeby po prostu pokazać Wam jakie drużyny awansowały do tych... poprzez te baraże jaka drużyna awansowała do Skybed League One jako czwarty zespół, ponieważ awansują cztery zespoły, trzy bezpośrednio i czwarta drużyna poprzez baraże. Spadkowiczami są Newport County oraz Morkham. te zespoły spadają do ligi piątej, natomiast za chwilkę ja sobie troszeczkę przewinę do przodu i zobaczymy, jaka drużyna poprzez baraże awansowała, no i wówczas podsumujemy sobie cały sezon 2015. 2016. Moi drodzy, takim oto sposobem dotarliśmy do końca sezonu 2015-2016 w Sky Bad League 2 jako czwarty zespół, który awansował do wyższej klasy rozgrywkowej jest drużyna Exeter City, która po barażach w meczu finałowym na Wembley pokonała Carlisle United po rzutach karnych. No i zerknijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda już w całej okazałości ligowa tabela. Oxford United 100 punktów na koncie, drugie miejsce my 94 oczka, trzecie miejsce Yeovil Town są trzy zespoły, które bezpośrednio awansowały, no i miejsce z baraży wywalczył zespół Xeter City. No tutaj em, oczywiście nawiasem mówiąc drużyna, która jako ta ostatnia załapała się do rozgrywek barażowych, jednak Oczywiście udało jej się awansować właśnie poprzez baraże. Zatem my zerkniemy. Oczywiście, jeżeli chodzi o liczbę porażek, no to jak już mówiłem, tylko 6 mieliśmy na koncie w tym sezonie. No i to jest zdecydowanie najmniej spośród wszystkich drużyn, których tutaj, które tutaj rywalizowały w Skybed Lake 2. Drugi pod tym względem jest zespół Oxford United, który miał na koncie 8 porażek. No ale oczywiście drużyna zwycięzcy. Tegorocznych rozgrywek tylko 7 remisów. miała, natomiast tych remisów aż 13. No i oczywiście to sprawiło, że to nie Portsmouth. A Oxford United zajęło na koniec sezonu pierwsze miejsce. Jeżeli chodzi o Ende Stevensa, no to on oczywiście on mógł pochwalić się jednym z najwyższych średnich oceny w tym sezonie, no i również oczywiście to ten piłkarz został zawodnikiem roku według kibiców w za rok, za sezon 2015-2016, właśnie najwięcej kibiców, ponad 70% za głosowało na to, że to właśnie ten piłkarz zostanie zawodnikiem sezonu w zespole w Porsmów według kibiców. Również oczywiście przedłużyłem swój kontrakt z zespołem o kolejny sezon, proszę. Bardzo w tym momencie tutaj wynegocjowałem sobie malutką podwyżkę o 100 funtów tygodniowo, będę zarabiał więcej. No i moja nowa, nowa umowa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2017 roku. Również przeprowadziłem sobie rozmowę z zespołem na koniec sezonu, no i tutaj moi piłkarze bardzo oburzyli się faktem, że zaproponowałem im, że w przyszłym sezonie będziemy walczyć o utrzymanie. Oni chcieliby walczyć w Skybed League One. O środek tabeli. No i oczywiście taki ambitny cel sobie postawimy przed następnym sezonem. Znamy już również tutaj mój budżet płacowy oraz mój budżet transferowy. W tym momencie mój budżet transferowy wyniesie 2,45 miliona funtów. Natomiast budżet płacowy 105 tysięcy funtów. No i w tym momencie mamy do wykorzystania jeszcze prawie 35 tysięcy funtów. Zatem będę mógł, myślę, sięgnąć tutaj bardzo ciekawych zawodników do mojego zespołu. No teraz oczywiście rozstrzygnięcia nagród za ten sezon, jeżeli chodzi o całą Skype. League Two. na początek Król Strzelców, tutaj oczywiście Mason Bennett w tym w sezonie gracz Jovil strzelił 26 goli w 35 meczach, na drugim miejscu w tej klasyfikacji Sean Batt. On tutaj 26 razy pokonywał bramkarza rywali zatem tutaj oczywiście Exekvo z Masonem Bennettem zostali, zostali, zostali obaj królami strzelców, no i Tom Nichols, Exeter City na miejscu trzecim, natomiast najlepszy pod tym względem zawodnik w moim zespole. Zerknijmy sobie tutaj oczywiście statystyki statystyki piłkarzy no i gdzieś tutaj myślę, że znajdziemy sobie strzelców goli. Tutaj oczywiście są poszczególne poszczególne statystyki piłkarz szczegółowo. O myślę, że gdzieś tutaj znajdziemy ewentualnie tylko jak tutaj znaleźć najlepszego piłkarza pod względem liczby bramek. Porażki, żółte kartki, gdzieś sobie tutaj znajdziemy. Bramki, o proszę bardzo, to najlepszy pod tym względem: David Hennen ma na koncie 18 goli, proszę bardzo, i zajmuje 10 miejsce, właśnie w dziesiąte miejsce w klasyfikacji strzelców w tym sezonie SkyBet League Tu Jeżeli chodzi o asysty, no to najlepszy nasz zawodnik tutaj, Exequo Kyle Bennett i Enda Stevens, obaj na koncie mieli po 11 asyst, no natomiast najlepszy pod tym względem Greg Wild miał asyst 17. Zatem kontynuujemy sobie tutaj przegląd tych wszystkich nagród, oczywiście król strzelców Mason Bennett i Sean Butt, bramka sezonu to jest zdobyta przez Michaela Tongę, piłkarza Steven Age, menedżerem roku, oczywiście nie mógł mogło być inaczej, został Michael Appleton, menedżer Oxford United, czyli zwycięzcy tegorocznej Bet League tu. Um, Wyróżnienie dla naszego zawodnika Gary Roberts tutaj oczywiście został um, znalazł się w 11 sezonu. Mimo że przez jakąś tam część swojego sw z tego sezonu był kontuzjowany, no to jednak znalazło się dla niego miejsce w pośród najlepszych zawodników Bet League tu. No i oczywiście jeszcze tutaj um, Przegląd kontraktów, które kończą się właśnie wraz z zakończeniem tego sezonu. No, raczej tutaj oczywiście piłkarze, których nie z których nie chciałbym już korzystać w przyszłym sezonie, czyli Michael Doyle, Ben Davis, Denny Holland. Ci piłkarze z tymi piłkarzami kontraktu nie przedłużamy. Również James Dunn. Tacy piłkarze, którzy raczej gdzieś albo są już bardzo wiekowi, albo po prostu gdzieś tam grywają ogony. No i bez sensu tutaj płacić im wynagrodzenie. Warto byłoby sobie w ich miejsce sprowadzić jakichś ciekawszych piłkarzy. Zatem zerknijmy czy w ogóle wszystkie te nagrody wam odczytałem e, ta jednostka roku jak najbardziej e, król szczelców tak jest menedżer roku oczywiście tak jak już mówiłem Michael Appleton e, zdobył e, pierwsze miejsce w tej klasyfikacji e, piłkarz miesiąca no i piłkarz roku oczywiście tutaj Mason Bennett e, z właśnie Will Town, on tutaj został liderem klasyfikacji strzelców na koniec sezonu również on zdobył tytuł piłkarza roku w Sky Bad League tu zatem moi drodzy, teraz oczywiście przechodzimy jeszcze do statystyk naszych zawodników, statystyki całkowite no przynajmniej raz na sezon chciałbym Wam takie statystyki pokazać, zerknijmy tutaj jacy piłkarze w poszczególnych kategoriach spisywali się najlepiej w mojej drużynie zatem średnia ocena tutaj Jed Wallace bez wątpienia, najwyższa średnia ocena Enda Stevens, również naprawdę bardzo dobry sezon za 25-letnim lewym obrońcą z Irlandii, również tutaj Neil Eardley, no oczywiście w większości korzystając z piłkarzy wypożyczonych, no i pewnie tak będzie również w przyszłym sezonie ponieważ no raczej tutaj kadry tych zespołów z niższych linii angielskich właśnie opierają się głównie o piłkarzy wypożyczonych Paul Taylor to był również bardzo dobry transfer bardzo dobre wypożyczenie spójrzmy tutaj 6 Meczów w zasadzie 7, bo jeden z ławki i 5 bramek. Tak więc naprawdę Paul Taylor spisał się znakomicie. Również Conor Grant, kiedy tylko nie był kontuzjowany grywał ten młodzian, naprawdę fantastycznie. Matthew Clark, również piłkarz, którego bardzo chciałbym mieć w składzie na kolejny sezon, bardzo się rozwija. No tutaj niezwykle utalentowany piłkarz i Pswitch Town, no, bardzo chciałbym go wypożyczyć na kolejne rozgrywki. No i również jeszcze. Oceny powyżej 7.0 mieli tacy piłkarze jak Gary Roberts, Sean Long, Kyle Bennett, Conor Chaplin oraz David Heinen. David Heinen, który oczywiście został najlepszym strzelcem mojej drużyny w tym sezonie. 19 goli, 11 trafień na koncie Gary'ego Robertsa, 10 Kyle Bennett, 6 bramek zdobył Matt Taps. Jeżeli chodzi o asysty, no to Kyle Bennett 13, asyst we wszystkich rozrywkach 11, Enda Stevens, 10 Gary Roberts. No i zawodnik meczu najwięcej razy taką nagrodę zdobywali właśnie Gary Roberts i David Hennen 4 razy Enda Stevens i Conor Grant zostali piłkarzami meczu. Tak więc moi drodzy sezon się właśnie zakończył, zakończyliśmy ten sezon na drugim miejscu, przed nami nowe wyzwania, no przede wszystkim walka o utrzymanie w Sky Bad League One, no ale ja po cichutku gdzieś tam liczę może nawet na awans do Baraże. oczywiście wszystko będzie zależało od tego jakich transferów tutaj dokonamy w tym letnim okienku transferowym no mamy na koncie troszkę pieniążków tutaj zarząd nas tutaj poczęstował prawie 3 milionami funtów, warto by było jakoś te 3 miliony funtów spożytkować Zerknijmy w ogóle jakich piłkarzy, może sobie tutaj pozyskać, no proszę bardzo przewijają się bardzo ciekawe nazwiska, takie jak Jesse Lindegard, no ten zawodnik z Manchesteru United wygląda bardzo obiecująco, no naprawdę e, dzięki temu, że awansowaliśmy do trzeciej ligi angielskiej, no, no myślę, że już dużo lepsi piłkarze będą w stanie przychodzić do naszego zespołu, tak więc na pewno ja sobie tutaj znajdę zawodników, którzy wzmocnią w letnim oknie transferowym kadrę FC Portsmouth, również niestety tutaj doszło do tego, że niestety mój klub moja drużyna tutaj, że w tym momencie dysponujemy troszkę gorszymi tutaj, gorszymi obiektami i to tymi obiektami młodzieżowymi i bazą treningową, ponieważ poprzez ten postęp technologiczny za chwilkę sobie to zobaczycie gdzieś wam tutaj na pewno znajdę, o proszę bardzo, obiekty treningowe. W tym momencie dobra baza treningowa, już nieznakomita i zadowalające obiekty młodzieżowe. No oczywiście ja będę prosił zarząd, aby te obiekty sobie rozbudować. Może nawet w tym momencie to sobie uczynimy. Zerknijmy, czy w ogóle zarząd się na to zgodzi. Proszę bardzo, złożmy prośbę do zarządu. E, jeszcze na sam koniec tego odcinka, e, 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 gdzie mamy obiekty, proszę bardzo, baza treningowa. E, nasi zawodnicy nie marnowali swojego potencjału oni będą rozbudowywać swoje bazy, więc i my powinniśmy, nasze obiekty nie są gorsze od tych, które dysponują rywale, więc odrzucamy tę prośbę. No niestety, niestety zarząd się nie zgodził, no kto wie, może kiedyś, może kiedyś zarząd się na to zgodzi. W każdym razie w tym momencie będziemy mieli przerwę, powiedzmy, sezonową, no i widzimy się na inauguracji Skybed League One. Miejmy nadzieję, że oczywiście tutaj... Również występy w wyższej klasie rozgrywkowej będą um, okraszone wieloma sukcesami, tak więc do zobaczenia i do usłyszenia już w kolejnym sezonie w z oczywiście w SkyBet League One już o klasę rozrywkową wyżej No i oczywiście będziemy tutaj dalej pracowali nad tym aby Portsmouth powrócił na najwyższy szczebel w angielskiej elicie. Na dziś to wszystko, dziękuję bardzo za obejrzenie, dziękuję bardzo za ten sezon, który zgodnie tutaj z moimi przewidywaniami zakończyłem sobie w 10 odcinkach, myślę, że w kolejnym sezonie będzie tak samo, tak więc 10 odcinków na sezon, tego się trzymajmy. Na dziś to wszystko, trzymajcie się, do zobaczenia i do usłyszenia już w Skybed League One na razie. Cześć.